Ogromny pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Słup czarnego dymu przez wiele godzin był widoczny w wielu okolicznych miastach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zapaliły się chemikalia. Jak poinformował prezydent Siemianowic Śląskich, urzędnicy już w 2019 roku przeprowadzili na składowisku kontrolę, która wykazała nieprawidłowości. O sprawie została powiadomiona prokuratura. Paweł Jędrusik. Pożar, do którego doszło rano w Siemianowicach Śląskich, jest już opanowany, choć nie wiadomo, jak długo strażakom zajmie jeszcze jego dogaszanie. Cały pożar miał przestrzeń około ponad 5000 metrów kwadratowych. Obecnie dzięki naszym działaniom ten teren pożaru zostaje pomniejszany sukcesywnie i z metra na metr posuwamy się w jego centrum z nadzieją, że uda się nam go w miarę szybko ugasić. Jeszcze około południa mieszkańcy Katowic i okolicznych miast otrzymali alerty RCB z prośbą o zamknięcie okien i pozostanie w domu. Wojewoda Śląski powołał sztab kryzysowy, sprawdzana jest też jakość powietrza. Badają je stacje pomiarowe, między innymi w Katowicach. Te stacje nie wykazały w chwili obecnej znaczącego wzrostu stężeń niebezpiecznych substancji, które są przez nie badane. Na miejscu również funkcjonuje specjalne laboratorium mobilne Państwowej Straży Pożarnej. Będzie ono monitorować powietrze w okolicy dziś i przez cały weekend. Z kolei, jak poinformował dziś prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, miasto już kilka lat temu przeprowadzało kontrolę na tym terenie. Urzędnicy wykryli nieprawidłowości. Kwestia składowania odpadów niezgodnie jak gdyby z pozwoleniami. Od 2018 roku marszałek ma kompetencje w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przetwarza powyżej 3000 odpadów. W takim wypadku kwestie kontroli, nadzoru, wydawania pozwoleń, odbierania takich zezwoleń ma marszałek województwa. Więc składaliśmy takie informacje do marszałka, a następnie po naszej kontroli kolejnej złożyliśmy takie zawiadomienie do prokuratury i siemianowicka prokuratura wszczęła postępowanie. Jak poinformował śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który również prowadził kontrolę na składowisku przy ulicy Wyzwolenia, firma składująca odpady miała wstrzymaną działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów w związku ze stworzeniem zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Dostała także 3 kary finansowe na kwotę 318 tysięcy złotych.